Witajcie. Z tej strony ponownie Starkey. A oto i jakże wspaniała gra Graveyard Keeper. Dzisiaj mamy dosyć ambitne plany. Otóż pierwsza rzecz, proszę. Fabryka skrzynek. Nie będzie to proste, ale ogarniemy. I druga rzecz, pora na porządną zombifikację, bo z pewnego źródła wiem, że całą dostawą skrzynek mogą zająć się zombiaki, tylko... No wiecie, no jakby to najłatwiej wytłumaczyć, nie posiadamy odpowiednich zombiaków o kompetencjach przenoszenia skrzyń, więc... No trzeba będzie najprościej w świecie ogarnąć nowe zombiaki. I... Nie tyle co ogarnąć byle jakie, tylko one by musiały być porządnej jakości. A to będzie wyzwanie, chociaż z tego samego źródła dowiedziałem się już, jak stworzyć porządnego zombiaka. Otóż wyobraźcie sobie, ich efektywność zależy od ilości białych czaszek posiadanych przez takiego osobnika. Natomiast czerwone nie robią nic. Tak więc zrozumiecie. Będzie można w dowolnej chwili zrobić ile się chce tych zombiaków i jeśli zwłoki będą dobrej jakości, to może nawet wyjdzie z tego jakiś zombiak w miarę przyzwoity. No, ale zanim coś, to musimy ogarnąć właśnie całe to stoisko do skrzyń, więc... Jego nie ogarnęliśmy, to chyba nie ma sensu jakoś wielce się tym zajmować. I w sumie jest jeszcze inna opcja na stanowisko, całkowicie odmienne. A nie, proszę, proszę, jednak chyba tego już nie ma, bo kiedyś w tym miejscu ponoć można było. Ale tego akurat nie potwierdzili mi nigdzie. Dobra, mniejsza z tym. Jeśli chcemy ogarniać skrzynie dobre i w ogóle, to też dowiedziałem się, że będziemy musieli mocno zainwestować w hodowlę dyń. Co w sumie, patrząc na to, że i tak mamy już pod dostatkiem wszystkiego związanego z dyniami, nie będzie problemem. No ale jednak zmusi nas trochę do pracy. Co oznacza, że będziemy musieli zombifikować także sobie, jak to się nazywało, no. No ten... Farmę, tak, farmę. Oczywiście zombifikacja farmy nie będzie taka prosta i łatwa, jak można było się spodziewać, ale damy radę. W szczególności teraz, kiedy mamy te wszystkie skróty i inne rzeczy fajne dostępne. Tak więc tak, wykopujemy dziurę. Ale mi się wydaje, bo to będzie zajmowało miliony godzin. Chyba najbardziej żmudna robota ze wszystkich, które do tej pory mój grabarz robił. Aha. A i to jeszcze nie koniec, oczywiście trzeba jeszcze zmontować sprzęcior, no bo jakby inaczej. Dziękuję bardzo. No i proszę, skrzynia z warzywami. Każde warzywo dowoli, po prostu w odpowiednikach każdym. I produkt z towarami. Rzeczy, żeby nie było towary, niby można by było chyba też zarządzać, ale... Sobie czemu nie? Ogarniemy zombiaki, to może nawet spróbujemy zrobić jakieś tam skrzynie pierwsze z towarami czy coś. No więc na dobry dzień potrzebujemy dwóch osobników. Tak, może słyszeliście, może nie, ale siostra dalej tu siedzi i przeszkadza. Zawsze przeszkadzasz, to jest twój cel istnienia. Wiem, że bardzo ważną rzeczą, ale i tak, przeszkadzanie jest twoim celem istnienia. No, więc patrzcie, jakie piękne. Nagle, ni stąd, ni zowąd się zrobiło, co? A, no tak. Tutaj jest zarządzanie stacją transportu. Już myślałem, co to jest, ale dobra. No, więc jakiś trupek chyba tutaj leżał. Miejmy nadzieję, że nie zgnił za bardzo. Bo jeśli zgnił, to trzeba będzie go wyrzucić i liczyć na to, że następne będą dużo skuteczniejsze, bo... No jednak mówiłem, musimy jak najlepszego zombiaka stworzyć na obecny moment naturalnymi środkami, bo jednak... No nie mamy opcji żadnych, które pozwalają tworzyć jakieś substancje ulepszające trupy. Standardowo. Krew, tłuszcz. Chociaż nie, no tłuszcz nawet nie będę zbierał, bo w sumie patrząc na cały kształt już... Ten zombiak i tak nie ma nic lepszego do zaoferowania, więc zabierzemy czaszkę. I zobaczmy, czy mamy przynajmniej stos pogrzebowy, bo jeśli nie, to znowu będę trzeba na szybko je ogarniać. No oczywiście, że nie ma. Ale co ja narzekam, to jest standard. Nigdy nie przygotowany jestem do niczego. Tak, cztery stosy, każdy chyba wymagał 8 palna. Te 4 razy 8, jeśli znowu nie zrobię lamy matematycznej, to jest to 32. Więc tyle też potrzebujemy palna na szybko. A póki co sadźmy te dynie, bo chyba jakieś można było zasadzić. Tak, złota dynia i 2 razy na srebrnych nasionach.
Wiecie, on nie jest to niby opłacalne jakoś porządniej, żeby na srebrnych nasionach sadzić, no ale co ja zrobię, jeśli nie mamy złotych? Bo oczywiście jakiś jełb zwany Bobem i też zwany Starkejem, który go kontroluje, nie poradzili sobie z dobrym zarządzaniem nasionami. Ale dobra, co ja będę narzekał na samego siebie. Na razie odkładamy wszystkie roślinki. I tak. O! Piękna siostra, piękna. Piękna siostra. Tak trzymaj, teraz tylko zgrać jakieś kolorki i powinno być dobrze. Tak. To mam już na jeden stos pogrzebowy. I patrząc chyba na naszego kolegę, to co? On naprawdę się już uzależnił od tego alkoholu. Po prostu bez niego nie potrafi nawet jednej roboty skończyć porządnie. Chociaż to jest moja zasługa, że go ciągle karmię tym winem. Chociaż w sumie, czy da się karmić winem? Nie, no prędzej poić, ale no, rozumiecie, o co chodzi. Dobra. Na 3 stosy mamy już materiałów. I trzeba jeszcze na 1 stos zrobić, czy nie? Odpuścimy to sobie chyba. Bo nie ma co się śpieszyć, 4 stosami, 3 i tak wystarczą prawdopodobnie. Nie zużyjemy się, ach, dobra, ich aż tak szybko. Patrząc na to, że... No. W sumie teraz będziemy musieli zombiaki stworzyć, a bądź co bądź zombiaki wymagają trupów, a trupy, no wiecie, się spala, jeśli się ich nie chce wykorzystać, więc teraz to... W sumie nie wiem, po co to gadam, ale tak. Więc bieraj. No i lecimy. Lecimy, bo póki jeszcze nie jest za późno. I w sumie, jeśli dzisiaj to ogarniemy, to może jeszcze osioł zdąży rzucić kolejnym trupkiem w dzień dzisiejszy. Co de facto byłoby bardzo przyjemne. I w sumie, jak tak myślę, to może nie być takie trudne. Może nawet jednego zombiaka wykorzystamy z tych, które już mamy wcześniej. Bo w sumie ten kopiący żelazo i inne rzeczy to jest tak daleko, że i tak pewnie za szybko się z nim nie spotkam. Na ten piszący teraz nie ma co pisać, chociaż... Dobra, kogo ja próbuję oszukać? Ten piszący będzie bardzo potrzebny teraz do tworzenia ulotek. Bo w sumie ulotki będą moją, no, jedyną nadzieją na to, żeby rozwinąć szybko firmę. Bo wiecie, znając mnie, to nie uda mi się ogarnąć żadnych innych sposobów. Dobra, papa trupek, jesteś nieprzydatny na obecny moment, więc zrobimy z ciebie nawóz. Cześć, mietek, pamiętek. No, to lecimy zobaczyć, co jest potrzebne na ulotki. I zaraz zaczniemy to ogarniać, tak więc tak. O proszę, to on nawet ulotek nie umie robić. No cóż, Zenok, w takim razie Zenek będzie dostarczał skrzynię. Jeśli Zenek nie umie nawet ulotkami się zająć. Więc proszę. A. No dobra, nie wiem, jak to ma do końca działać, ale niech będzie. I teraz tak, co było potrzebne na ulotki? Osobiście muszę niestety sprawdzić. I gdzie to jest? Nie, tu są modlitwy, te ulotki będą... Tutaj. Trzeba naprodukować więcej papiera. Żeby zrobić papiera, trzeba skrzydeł toperza. Teraz pytanie tylko, czy mamy skrzydła toperza, czy znowu jestem taki lam, że wyrzuciłem to, a okaże się to, no, niezbędne. I znowu nadużyłem słowa to. To chyba jest problem. Wiem, siostra, to celowo powiedziałem. Dobra, póki jeszcze jest czas, trzeba się śpieszyć się. Bo zaraz będzie dzień astrologa. A w dzień astrologa musimy iść do astrologa, żeby on tam pomógł ogarnąć instrukcje. No bo jak pamiętacie, ostatnio nasz kolega narzekał na to, że w sumie to IKEA nie jest taka zła przy tym, co jest w tych instrukcjach zapisane, więc po prostu, no, trzeba będzie to ogarnąć. Ale póki co, no i tak, najważniejsze będą ulotki, żeby rozkręcić biznesa. W końcu my jesteśmy Janusz biznesu, czy w sumie Bob biznesu tutaj, bo w sumie nazywam go Bob, to niech zostanie, że jest to Bob. No ale rozumiecie, o co chodzi, nie muszę chyba tłumaczyć wszystkiego na bieżąco. Więc tak, z całego papiera, który zgromadziłem, trzeba będzie zrobić ulotki. Serio, znowu chcesz alkohol? Nie, no, normalnie alkoholik z niego. Na razie nie będę robił ich może za dużo, tak z 10 wystarczy, bo w sumie tyle było na pierwszą reklamę. Nie ma co przesadzać, jak mówię. I teraz tak, gdzie to mam papier? Do widzenia. O, jest trupek. Idealnie. Idealnie mamy trupki, także może uda się załatwić właśnie już pierwsze materiały. Teraz szybko, zanim straci dużo świeżości. Myślę, że przed nas to musi być jak najbardziej świeży, żeby nie stracił żadnych tych swoich cech. I... No,
właśnie, to będzie idealne na testowanie, jak tam będzie z wydajnością. Usuwamy tłuszcz, usuwamy krew i mam naprawdę dobrego zombiaka. I wyjątkowo nie będę zajmował się nawet usuwaniem czaszki czy coś, później ewentualnie się to zrobi. Skrzeszamy. Krótka scenka. I teraz wkładziemy to w to miejsce. Wydajność 15%. No. Nawet sporo jak na obecne standardy. Więc tak. Kolego, ty będziesz pracował przy ogarnianiu skrzynek. Teraz tak. Wykonaj. Na co by mu to przynieść materiały? W sumie najłatwiej będzie chyba sprzedawać póki co gwoździe, więc zobaczymy, jak tam sobie poradzi, kiedy przyniosę mu 64 gwoździe. No jak chcesz, siostra. Też wiecie co? Nie, no jeśli mam gwoździe robić na potęgę, żeby je sprzedawać, jakkolwiek, to nie ma przebacz, żebym się obył bez, no, atut kowal, czy bez trajta kowalskiego. Przecież to będzie marnotrawstwo materiału i w ogóle, więc chcę. Bo potrzeba trochę niebieskich punktów, więc nie wiem, gdzie zgubiłem kamień, ale trzeba będzie go wziąć, bo to jest moja ostatnia nadzieja na szybkie stworzenie punktów. Dobra, czaszka, do widzenia, to do widzenia, to do widzenia. Bierzemy to, bo to nie będzie potrzebne. Bierzemy kamyk. I chyba akurat wystarczy na to, żeby zrobić wystarczająco dużo tych podstawowych grobów i no. Na początek oczywiście rozwalamy, bo trza. I teraz 4 podstawowe nagrobki. Czyli potem też rozwalimy, bo nie są mi do niczego potrzebne. No tak, nie nagrobki, to miały być te obudowy. Brawo, ja po prostu zawsze zlamię. Zawsze coś zlamię. Tak, teraz w takim razie musimy rozbić to i zrobić w końcu potrzebne rzeczy, a nie lamić. Pewnie kamienia znowu przez to zabraknie. A, bo by nam się zmęczył, rzecz jasna, bo jakby inaczej. Też w sumie to, że jest zmęczony, nie jest żadnym problemem, jak już niejednokrotnie wspominałem. Dobra, to szybko po kamyk leć, panie Bob. I jak będziemy mieli kamyka, to już mam nadzieję, że ogarniemy wszystko. I wiem, że tak mogę trochę narzekać, mówić sztywno, ale w sumie dalej nie jest to jeszcze godzina standardowa, chociaż już bliżej standardowej, jeśli chodzi o nagrania, więc no. Dalej mogę być trochę nierozgrzany. Nie ruszaj drzewa! To typu kamienia przelazłeś, a nie po drzewno. Dziękuję bardzo. I w sumie jak już tu jesteś, to dwa głazy bieremy. Standardowo jeden pchasz swoimi stopami, drugi na ręce. I z lada moment, jak już będę miał atut kowal, to chyba będzie można produkować gwoździe na potęgę i w sumie dzięki temu zarabiać tyle, że no będą jakieś sensowne zarobki z tego handlu, chociaż tak czy jak najbardziej to bym chciał handlować złotymi dyniami, bo mamy ich pod dostatkiem. Więc dobra, szybciej. Pchaj kamienia Bob, grzeczny Bob. Miałeś go odłożyć, a nie upuścić na podłogę. Dobra, jest załatwione. Więc tak. Teraz szybko tylko przerabiamy znowu. Trzeba będzie wychylać ostatnie wino. Więc zaraz też będę musiał. Nie, dobra, zanim coś ogarniemy, to bierzemy złote winogrona i tworzymy kolejną butelkę. Bo bez flaszki coś mi mówi, że nie ogarniemy niczego. Więc tak, pędraki tu. Złote winogrono bierzemy. No i szybko budować sok, pędzić bimber i inne takie rzeczy. Ale zanim coś, to muszę przespać Boba trochę. A potem szybko iść do astronoma. No, znowu powiedziałem źle, astrologa. Dobra, Bob się przespał trochę. Odkładamy winogrona, tylko byleby szybko zdążyć. I miejmy nadzieję, że się uda się. Sok z winogron. Robimy oczywiście złoty, żeby na pewno złote wino wyszło. To w sumie będzie największą szansę na złoto, bo jeśli wyjdzie srebrne, to w sumie trochę gorzej, ale nie będzie tak źle. Dobra. Mnie teraz też srebrne mógłbym zrobić na swoje życzenie, ale ja chcę złote, więc zostawiamy. I na czas, kiedy to się będzie ogarniało się, my pójdziemy skrótem do wioski. W sumie to jest olbrzymi skrót, nie ukrywając. Więc nie ma co narzekać. Dobra.
I proszę, jesteśmy już na miejscu. To jest dosyć magiczne, patrząc na to, ile by normalnie nam zajęło przejście tu. Ciekawe, czemu tak w ogóle dziwnie skonstruowali świat gry. Myślę, że nie wiem, ale chyba to nie jest jakieś wielkie, problematyczne. Na pewno jest to plus, bo skróty normalnie jak w Dark Soulsach, gdzie wydaje się wam, że idziecie przez połowę świata i nagle jesteście z powrotem, chociaż szliście 5 minut, a w jedną stronę szliście 20, dajmy na to. Wiem, że nie rozumiecie, o co chodzi, ale no... Konstrukcja świata taka, że po prostu z jednego końca na drugi macie skrót, który oszczędza wam połowę, o ile nie lepiej, czasu. Lubię takie rzeczy. Chociaż oczywiście, jeśli są mądrze zrobione, a nie byle jak... Dobra. Dobra, potrzebuję, abyś dokonał kilku obliczeń. Chcę naprawić młyn. Dobra. Dobry jesteś w obliczaniu kątów i takich tam, nie? O, te, chyba mnóstwo pracy, no nie wiem. Aha. Czyli nie mogę. Powiedz mu pan niewdzięczny. No dobrze, powiedziałem jej, że być może wiem, kto jest jej ojciec. Dobra, jak przyjęła, powiedzmy, że nie była tam to rozentuzjazmowana. Powiedziała, że nigdy nie próbowałeś jej znaleźć. Mhm. Dowiedz jej matkę. To wszystko prawda, ale może zdołam jakoś sprawić, by mi przebaczyła. Jeśli czegokolwiek się dowiem, usłyszysz o tym jako pierwszy. No super. O, dziękuję ci za twą dobroć, młody człowieku. O, co do trzech części Luffy, obiecałeś, że opowiesz mi o przedmiotach, których szukam. Chyba widziałem naszyjnik z krwawym szafirem, mago Esmeralda. Znalazła go, jak leżał na ziemi. To był dzień po wielkim wybuchu. Chyba podarowała go swojej córce, czyli dobrze myślałem. Może po wielkim wybuchu na wzgórzu Wiedźm było porzucanych mnóstwo kamieni i osobliwości. Wszędzie była pożoga i zniszczenie. Po tamtej nocy nigdy nie ujrzałem już mojego przyjaciela, grabarza. Podobnie jak Esmeralda, znalazłem jednak coś dziwnego. Instrument pomiarowy. To było w pobliżu wykopaliska archeologicznego. To chyba może być twój złoty konsomierz. Gdzie on teraz jest? Wystawiłem go w obozowisko przy górskim forcie wraz z resztą swoich rzeczy. Puściliśmy je w dużym pośpiechu. Myślę, że ciągle tam jest. Wątpię, by ktokolwiek ośmielił się złamać pieczęć Królewskiego Uniwersytetu. I weź obliczenia. Dobra, odejdź. Nie ma miejsca oczywiście, bo czemu miał być? Wyrzucamy jedno skrzydło, bierzemy obliczenia i chyba będzie można naprawić już wszystko. Nie rzecz jasna, osioł z trupkiem przyjechał. Ale tym się zajmiemy na spokojnie później, bo w sumie teraz moim priorytetem będzie załatwienie wszystkiego, co jest potrzebne, żeby móc sprzedać skrzynię gwoździ. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Tak więc już też reklaming zrobimy. I miejmy nadzieję, że ten reklaming zadziała w pożądany sposób, a nie, że dajmy na to stracimy jedyną możliwość sprzedawania palety. Trzeba w sumie skrzyni, nie palety, no ale wiecie, o co chodzi. Więc dobra, szybko, Bob. I w sumie powiem szczerze, poszło sprawniej niż myślałem, więc nie jest tak źle. Dobra. Tutaj nic nie ma oczywiście. I teraz tak. Kampania marketingowa. I proszę. Można zbudować... A, czyli to tak łatwo będzie, serio. Dobra, no to zaraz tam się ogarnie się. Tylko trzeba będzie poprzynosić parę rzeczy i będzie dobrze. Dobra. Ale zanim to, to zobaczmy jak tam wino i jak tam inne rzeczy. Wino oczywiście jeszcze nie gotowe, bo czemu miało być gotowe wtedy, kiedy to będzie potrzebne najbardziej? No. To chociaż zajmijmy się teraz kamieniem porządniej. I zróbmy tę część nagrobków, bo chcę już mieć atut, który pozwoli mi robić więcej gwoździów. Okej. Proszę, proszę, mam w sumie tego więcej niż się spodziewałem. Dobra. W sumie nie wiem, czemu zleciłem 11. Ale w sumie tych jakich zielonych, niebieskich punktów potrzebujemy o tyle dużo, że nawet nie problem, jeśli zrobimy tego w nadmiarze. I standardowo. Trzeba będzie wszystko podkładać, bo zajmuje miejsce. Jak kiedyś to rozbijemy, to będzie lepiej. Dobra. No obecnie moment na tym skończy, kiedy indziej dopracujemy resztę. Teraz szybko atut kowal. Mam w sumie urodzony kowal, który daje atut kowal. Dziękuję bardzo. I teraz zobaczymy, ile gwoździ naraz jestem w stanie zrobić. 12. No, podskoczyło 3, więc jest dużo wydajniej, nie ukrywam. I będziemy mogli teraz na spokojnie się przespać trochę. Nawet już niech będzie do pełni ten jeden wyjątkowy raz, skoro wino się skończyło. To Bob może sobie pospać. A potem już najlepsza część, czyli zobaczymy, jak zombiaki sobie poradzą z obsługą skrzyń. I tak.
Wino gotowe? Oczywiście, że gotowe. Dobra. Oczywiście pan tata musiał przyleść. Nie problem wielki, ale no jednak był. Więc tak, teraz szybko robimy tyle gwoździ, żeby zrobić dwie skrzynie. Bo wiecie, zaraz i tak tworzymy drugą paletę, to nie ma co się oszczędzać do jednej. Teraz tak, odłożymy tutaj to, co nie jest potrzebne na obecny moment. Oczywiście miejsca już nie ma, bo jakby inaczej. Teraz tak, jeszcze te, jak ja to nazywam kiedyś, bije do deski, trzeba będzie na ogarniać. Czyli kolejne drzewo. Na szczęście tylko jedno, więc nie jest problem. No i tam jeszcze nie skończyłem gwoździ, jak w sumie sam zauważyłem teraz. I okej. Mam nadzieję, że nie zrobiłem tego za mało, bo jeśli się zrobi za mało, to się trochę wkurzę. Nie ukrywając. Szybciej, Bob, proszę cię. Dobra, gwoździe są. Teraz robimy 16 biedodesek, żeby było trochę na dłużej. Potem szybko trzeba będzie zobaczyć, jak zombiaki funkcjonują z tym wszystkim. I oczywiście miejsca nie ma, bo znowu patyk z nie wiadomo skąd się wziął w kieszeni. Pewnie będzie to strasznie żmudna robota, no ale... Niech oni to robią już samemu, dadzą radę, mam nadzieję. I gdzie to jest? Skrzynia z towarami. Dwie skrzynie z towarami. Ej, no patrzcie, no nawet szybko mu to idzie. Jak na takiego zombiaka, naprawdę, no spodziewałem się, że to będzie dużo dłużej trwało. Więc póki mamy chwilę, to wezmę bije do deski ze sobą. Czy w sumie opół, nie wiem, czym to nazywam bije do deskami. I biegniemy szybko zobaczyć, jak zombiak numer 2 będzie to transportował. No, patrzaj, to normalnie mamy zautomatyzowany system robienia skrzynek. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, szybko stawiamy drugą paletę. No. Nieźle. W takim wypadku chyba mogę powiedzieć, że sukces osiągnęliśmy i to spory. Dzięki temu, że zautomatyzowaliśmy to zombiakowo. Tak delikatnie. Fajnie. Bardzo fajnie wręcz. Tak więc wiecie co? Jeszcze na zakończenie wszystkiego pójdziemy na mszę, bo czemu by nie? A tam znowu sobie ginie trupek, o którym żem zapomniał, żem. I w sumie przerobiłbym go na jakiegoś zombiaka czy coś, ale... To raczej zrobimy już w następnym epizodzie, bo nie ma co się śpieszyć. Ostatnie, co teraz bym chciał chyba zrobić, to sprawdzić, jak to będzie wyglądało w kwestii... Jak to się nazywało się, no ten, tego... Tam, no... Młyna. Wiecie, jakbym wiedział, co trzeba do młynu konkretnie, to bym naprawił młyn. I może byśmy zdążyli przed tym, aż wdzięczka sobie pójdzie. Bo w sumie to byłoby fajne, byśmy mogli ruszyć kolejne wątki w bardzo łatwy sposób i tyle w temacie. Dobra, aleluja i w ogóle modlitwa się udała. Wszyscy mówią, wow, jesteś geniuszem, czy cokolwiek. Dają datki na kościół, bo jakby inaczej. No, i to tyle. Tam nie będę czekał, aż oni pójdą sobie wszyscy od razu, idę kraść pieniądze ze skrzynki. A, już poszli. A wyniki dalej niezbyt zadowalające, cześć biskup. Macie katedry, nic nie można jeszcze. Tak, niestety. Więc co tu chciałem? A tak, trzeba zobaczyć, jak tam będzie z młynem. Z tego co mówił, tam trochę kamieni metalowych części jakieś w ogóle. Co? Nie powinno być problemem, patrząc na to, że mamy pełno wszystkiego. Bo jeśli to były stalowe części, to wtedy trzeba będzie trochę się napracować. Chociaż mamy stalowe części dostępne, tylko trzeba będzie, jak mówiłem, je wytworzyć, co samo w sobie nie jest jakimś wielkim problemem. No, a skoro teraz nie musimy się przejmować jakoś szczególnie już naszą firmą, bo to zarządzane będzie przez zombiaki, tylko tyle co teraz jakiś czas ulotki przynosić, żeby zyskać reputację, to no, prosto.
Serio? 6 desek, 5 złożonych i co? No panie, to będzie easy. 5 złożonych i tam ileś tam desek. Chyba 20 desek. Ja no nawet nie wiadomo ile co, jak. Wezmę wszystkiego dużo. Wezmę nawet 20-20, bo nie jestem pewien ile tam czego było, więc... No, żeby potem nie łazić kolejny raz niepotrzebnie. No, i zobaczymy, czy dynie wyrosły. No, oczywiście, że wyrosły. I jak tam idzie w zbieraniu złotych dyń? No, spodziewałem się trochę większej dawki. No, to ja już rozumiem. Zaraz będziemy mogli pierwszą skrzynkę na złote dynie zrobić. Na której chyba wzbogacimy się nawet nieźle. I proszę, możemy posadzić kolejne dwie dynie pewnej złotej jakości. Nie no, biznes się rozkręca pomału, więc jest dobrze. Nie sadzimy po przyspieszeniu, jeszcze trzeba wszystko zarzucić. Dobra. I uwaga. Dobra. Jest, to teraz jeszcze tylko ostatnie pole poprawiamy, tak. I jeszcze trzeba zobaczyć, jak to w ogóle będzie ze srebrnymi dyniami. Bo w sumie pudło srebrnych dyń też łatwo będzie można zrobić, więc nie ma co narzekać. Żeby posadzić trochę srebrnych, no to w sumie nie będę się oszczędzał. Póki mam okazję, to będę sadził. Bo idealnie dwie srebrne wyjdą. Co jest takie pocieszające, patrząc na cały kształt, jak się teraz rozwija nasza farma dyń, na której będziemy wzbijać fortunę w końcu. Mhm. Dobra, to tu tak, chyba wszystko załatwione. I wiecie co, młyn naprawimy już na przyszłość. A, to on ma tutaj... Nie to... Nie wiem co ja zepsułem. Ale widzę, że nie przygotowali drugiej od razu. No cóż. W takim wypadku szybko zaawansowane części. Robimy ile się da. Potem szybko bierzemy deski, no i... Jak będziemy mieli części, młyny w następnym odcinku naprawiamy. Idziemy do wdzięczki w ogóle. Bo rozumiecie, już tam czas się zbliża ku końcowi. Ja nie chciałbym robić zbyt długich tych odcinków. I obawiam się, że może trochę zabraknąć. Więc trzeba będzie naprodukować tego więcej. Tylko, że żelazo się skończyło. Nie sądziłem, że dożyję tego dnia. Więc wiecie co, no niestety, ja wszystko będę musiał na szybko zrobić poza odcinkami. Więc Bob się kładzie spać. I już teraz mogę wam podziękować za obecność. No i do zobaczenia w następnym epizodzie z Graveyard Keepera, który oczywiście ukaże się następnego dnia. Siostra, nie wrzeszcz, proszę cię. Ty mi też tak robiłeś na stadium. Dobra, no to po prostu trzymajcie się. Hej, hej.